MMAROX.pl. Naszym gościem dzisiaj jest zawodnik Sołd Legion Bytom, Mariusz Radziszewski. Witaj, Mariusz. Siemano. Dotarła do nas informacja, że miałeś grypę, która no, nie odbiła się echem raczej na twoich przygotowaniach. Powiedz, jak wygląda aktualnie twoja forma, stan zdrowia? Więc tak, miałem grypę. Nie wiem, czy możemy tutaj o tym mówić, bo wiesz, tutaj Ruscy mogą działać i mogą różne rzeczy z tego wiedzieć. Ale nie, grypę miałem, lekka raczej była ta grypa. W przygotowaniach mi to nie przeszkodziło, musiałem na chwilkę przerwać treningi. W tym momencie już jest ok, także myślę, że będzie dobrze. Rozmawialiśmy chwileczkę zaraz po tym, jak dotarła do nas informacja, że podpisałeś kontrakt z M1 Global. Jeszcze raz gratulujemy Tobie i Slugfest Management za dobrą robotę. Gdybyś mógł powiedzieć przed kamerą tutaj, jak wygląda Twoja umowa, ilość walk, czas, jakieś ciekawe inne punkty w umowie, które mogłyby zainteresować tutaj fanów i ewentualne ograniczenia wynikające z kontraktu. Więc tak, umowa została podpisana na 6 walk. Okres 2 lata, w ciągu tych 2 lat mam stoczyć te 6 walk. Jeżeli chodzi o zapiski jakieś, na pewno nie mogę walczyć w Rosji. Są też zapiski mówiące, że nie mogę walczyć nigdzie indziej, ale to jest akurat ponoć z nimi do dogadania, więc nie będzie żadnego problemu, żeby gdzieś tam w Europie, jak będą jakieś propozycje, sobie powalczyć. Co do innych jeszcze zapisków, o meteorytach nie było mowy, więc innych nie ma. Słuchaj, masz już spore doświadczenie na froncie wschodnim, długi epizod w Pro FC, udana walka w Dagestanie w grudniu, kontrowersyjny pojedynek z Butenko na Upload Challenge na Ukrainie w Charkowie. Jakie to uczucie, kiedy dostajesz się tak jakby poziom wyżej, bo to jest największa rosyjska federacja czołowa w Europie? Więc tak jak powiedziałeś, to jest kolejny szczebelek wyżej w mojej karierze, jeżeli mogę ją tak nazwać i no uważam, że to jest nobilitacja, tak? Podpisanie kontraktu z taką organizacją, mam nadzieję, że to gdzieś dalej będzie się do przodu rozwijać, no i mogę być tylko zadowolony z tego powodu. Powiedz nam jeszcze, jak wygląda sytuacja z twoim rywalem? Czy oglądałeś pewnie wideo z walk, które było dostępne? Czytałeś artykuł, który ukazał się u nas na stronie? Jak oceniasz przeciwnika? Co do walk, widziałem jego walki, tam chyba były ze 2 czy 3. Widziałem twój artykuł, który mi bardzo dużo pomógł w rozpracowaniu jego, no i jak go oceniam, no. Wydaje mi się, że ma słabe strony, które będę starał się wykorzystać, ale nie chcę teraz o nich mówić, bo o tym będziemy rozmawiać po walce. No właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie o najsłabsze strony, a jak uważasz, nie za szybko na debiut, bo do karty walk dostałeś się praktycznie z marszu, tak zastępując Hiszpana, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, wiem, że rekord 5-1 miał. No i czy nie za silny rywal, ten Gasanaliyev, jak na pierwszą walkę? Wiesz co, no tak, miałem 5 tygodni na przygotowanie się. Nie wiem, czy jeżeli bym się nie zgodził na tą walkę, czy w ogóle byłaby mowa o kontrakcie z M1, dlatego nie zastanawiałem się, wziąłem walkę. Miałem krótki odpoczynek po ostatniej walce i można powiedzieć, że byłem w formie, także sobie to przeciągnąłem tylko i walczymy dalej. Też ta walka będzie mieć taki podtekst trochę odwetowy, w tym sensie, że w grudniu walczyłeś z Magomedem Magomedowem, Żeleską, który jest takim lokalnym bohaterem tam na Kaukazie wśród Dagestańczyków i Gasanaliyev będzie miał coś do udowodnienia, poza tym swoich kibiców za plecami. Nie boisz się? Co? Ty nie ma takiej opcji, żeby się bać. Tak jak powiedziałeś, wygrałem z tym Żeleską, z ich bohaterem. A nawet nie wiem teraz, czy ta walka będzie w Dagestanie, czy nawet gdzieś blisko, więc może ja będę miał swoich fanów. O co jeszcze miałem się zapytać, tak myślę. No,
Właśnie, to jest solidny zapaśnik, silny fizycznie. Jakbyś mógł zdradzić trochę plan, jaki tutaj przewidujesz na tą walkę. Wiesz co, plan mam ułożony w głowie. Tutaj żeśmy sobie z Arturem Kadubkiem go gdzieś tam obmyślali. No i tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę nic zdradzać w tej chwili, no bo szpiedzy mogą działać, a wiemy jak działa ten rosyjski wywiad, także wiesz. Zostawię to dla siebie. Wybiegnijmy trochę do przodu, bo będziesz mieć kolejne walki w M1. Widziałeś ich aktualny stan dywizji półśredniej, jak wygląda, jak to oceniasz? Tak, widziałem ten stan, natomiast bliżej gdzieś tam ich wszystkich nie rozpracowywałem. Na razie koncentruję się tylko na tej walce z Gasanaliewem. Był krótki czas, więc mogłem tylko gdzieś tam jego rozpracowywać. Po co zajmować się innymi sprawami, jak na razie jest tutaj priorytecik, tak? Moim zdaniem dużo atrakcyjniej wygląda kategoria lekka tam i pod względem ilości zawodników, zróżnicowania i poziomu sportowego. Kiedyś wspominałeś, jak rozmawialiśmy, że gdyby była dobra oferta pod kątem pieniążków, to może byś się zdecydował schodzić do 70 kg. Jak się zapatrujesz na taką opcję? Wiesz co, wydaje mi się, że na tą chwilę nie ma takiego tematu z tego względu, że schodzę z 86, więc żeby zejść jeszcze te 7 kilo w dół, to potrzebna by była może nawet nie sama odpowiednia dieta, ale stricte przygotowanie pod MMA, tylko MMA, a ja niestety muszę jeszcze ciężko pracować, także wygląda to tak, że nie mogę się w 100% poświęcić i na razie tego tematu nie ma, 7-7 zostaje i nie ma planu zmianów w kategorii. Dobra, powiedz nam jeszcze, gdzie i z kim się przygotowywałeś do tego pojedynku? Do tego pojedynku standardowo w klubie Sold Legion z Arturem Kadubkiem, z Łukaszem Bugarą, Rafał Raczyński był i kilku innych chłopaków z mojego klubu i u Maćka Poloka pod kątem parteru w Spartanie i Uwira oczywiście, których serdecznie pozdrawiam. A jak wyglądały od strony technicznej treningi? Czy wprowadziłeś coś nowego? Wiesz co, teraz za mało czasu było, żeby cokolwiek zmieniać. Mam nadzieję, że jeżeli następne walki będę miał z dłuższym wyprzedzeniem, to będę mógł sobie jakieś tam rzeczy wprowadzać. Chciałem też pojechać na kemp do Bosego, ale ta grypa mnie wykluczyła. Natomiast tak jak mówię, na przyszłość będę chciał gdzieś sobie już pojeździć, zrobić coś innego w przygotowaniach niż teraz. No tutaj z tego, co też rozmawialiśmy, pojawia się taka niedogodność, że wylatujesz już w sobotę, za tydzień na galę, walka jest w środę, ważenie we wtorek, są te około powiedzmy te 3 dni różnicy, jak planujesz ten czas? Rozmawiałem z bossem, żeby mi tam nakreślił pokrótce, jak to będzie na miejscu wyglądało, co będę miał do dyspozycji, czy będzie, wiem na pewno, że będzie sauna, ale czy będzie jakaś siłownia, jakiś gym do dyspozycji i wszystko uzależniam to od tego. Jeżeli będzie, będę robił normalne treningi, jeżeli nie będzie, będę musiał po prostu skupić się na tym, żeby założyć saunę, siód, no i gdzieś pobiegać po hotelu, no, nie ma innej możliwości, po prostu dostosuję się do warunków panujących w Orenburgu. No właśnie, jak odczuwasz takie zmęczenie wynikające z ciągłego, bo masz w krótkim, powiedzmy, tym okresie 2 miesięcy, trzecia walka, musisz pilnować diety, teraz to zbijanie wagi. Wiesz co, no nie będę ukrywał, że w tej chwili już mnie to trochę męczy, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, tak? Zdecydowałem się na to, co robię i nie będę tutaj się użalał nad sobą, że nie mogę tego zjeść czy tamtego. Wrócę z Rosji, sobie podjem, odpocznę, pójdę na imprezę i wtedy będziemy się bawić, a teraz jest ciężka praca. Od początku 2011 roku do chwili obecnej stoczyłeś 8 walk, z czego tylko 2 miały miejsce w Polsce, we wrześniu ubiegłego roku na gali MMA Live i teraz ostatnio na MMA Challenger w Spodku. MMA Live? Przypomnij. MMA Live, tak. I ostatnio na Challengersach w Spodku. Słuchaj, jak tutaj wygląda sytuacja na rynku polskim? Nie chciałbyś częściej tutaj występować? Jak wyglądają te rodzime oferty dla ciebie?
Pewnie, żebym chciał częściej występować, ale wiesz, wygląda to tak, że te największe organizacje mają gdzieś tam już zapanych swoich zawodników, tudzież kontraktują innych, a te mniejsze organizacje nie dość, że oferują troszeczkę mniejsze pieniążki, to czasami jest tak, że się po prostu nie wywiązują z tego i nie płacą, jak wspomniana organizacja MMA Live z Tomaszowa. Dlatego no, na razie podziękuję. Bardzo podoba mi się w Rosji, na wschodzie i tam sobie będę walczył. Słuchaj, bo w komentarzach pod wywiadami tekstowymi z tobą pojawiły się zapytania o śląskie potrawy. Wymieniałeś ciaper wśród twoich ulubionych potraw. Gdybyś mógł tak wszystkim wytłumaczyć do końca, co to jest ten ciaper, bo tak naprawdę nikt tego nie wie. Słuchaj, więc ciaper kapusta ze specjalnym pozdrowieniem dla Artura w tym momencie Kadłubka. To jest taka potrawa składająca się z kartofelków, z grochu, z kapustki. Jest to wszystko wymieszane, marcheweczka i bardzo dobrze się to potem spożywa, prawda Artur? Po pierwsze, jak już, to nie ciaper kapusta, tio, teraz tutaj wyjdę ja, tylko punchkraut. A po drugie, tam nie ma żadnego grochu, tylko są kartofle, jest kiszona kapusta, cebulka i jest boczuś. I to jest wszystko. W mojej wersji też jest groch. Dobra, myślę, że wyczerpaliśmy całą tematykę. To teraz odpowiedni czas na pozdrowienia dla bliskich znajomych i podziękowania dla sponsorów. Więc tak, w pierwszej kolejności dziękuję sponsorom, firmie Forma, która nie dość, że tam udostępnia nam jakieś rzeczy, ostatnio zaprosili nas na wspaniałe seminarium. Dziękuję firmie ABG, Invitus Bros, które też bardzo nam pomagają, znaczy mi osobiście, nie tylko mi. Dziękuję Klinczowi, Ostremu z Bezimiennych, no i teraz pozdrowienia przede wszystkim dla tych ludzi, którzy mnie wspierają, dla mojej rodziny, tutaj dla Artura, który też niedługo zostanie członkiem mojej rodziny. Nie powiem w jakim gdzieś tam stopniu i tak jak mówię, dla wszystkich ludzi, którzy mnie wspierają jeszcze raz. Bardzo dzięki. W takim razie my też dziękujemy serdecznie za wywiad. Życzymy Ci kolejnej dagestańskiej głowy w rekordzie i powodzenia w Orenburgu. Dzięki. Dzięki, Piątek.